Jesteśmy w Parku Narodowym, ponieważ jestem emerytowanym dyrektorem Kampinoskiego Parku Narodowego. Przepracowałem tutaj łącznie 38 lat, 26 lat byłem dyrektorem. W okresie pracy w Kampinoskim Parku Narodowym zdobyłem ogromne doświadczenie w zakresie ochrony przyrody, ochrony pamiątek historii, ale także rozwijaliśmy działalność naukową, edukacyjną, turystyczną. Regulowaliśmy sprawy prawne parku, opracowywaliśmy plany ochrony Kampinoskiego Parku Narodowego. Wszystko to dało mi ogromną wiedzę na temat funkcjonowania wielu sektorów naszego państwa, w tym przede wszystkim samorządu. Chciałbym się przede wszystkim skupić na ochronie przyrody, ochronie dziedzictwa narodowego i właśnie na takim racjonalnym rozwoju Mazowsza, który to program godziłby wszystkie potrzeby rozwojowe naszego regionu.